wyrośnięte sadzonki. Rosada jest fajna, ładnie jest wybujała, taka dosyć soczysta i trzyma się. Także wzrost będzie wspaniały, bo to jest bryła korzeniowa. I nie będzie problemu, podejrzewam, że warunki nam sprzyjają i będziemy mieli na pewno większy plon niż w tamtym roku. W tamtym roku było troszeczkę sucho przy wysadzeniu. Na dzisiejszych zajęciach praktycznych z podstaw techniki mamy za zadanie wysadzić seler do gruntu. Natomiast znakomitą pogodę, z uwagi właśnie na to, że mamy wspaniałe warunki po opadach deszczu, ziemia jest na tyle wilgotna, że nie przesycha, tylko przesunięta wierzchnia warstwa, co nam znacznie ułatwia wysadzanie, no i później oczywiście podlewanie, które będzie wymagało już mniejszego nakładu pracy, bo mamy sporo wilgotność gleby, aczkolwiek mamy tutaj dosyć wysoki poziom wody gruntowej, ale przy znacznych takich wysuszeniach gleby w tamtym tygodniu naprawdę było sucho. Teraz mamy wspaniałe warunki, w związku z tym podjęliśmy się na dzisiejszych zajęciach praktycznych wysadzenie tego selera. Warunki atmosferyczne nam sprzyjają, nie jest za gorąco, no troszeczkę lekki powiew wiatru, ale słoneczko, ta dzisiejsza pogoda jest naprawdę wspaniała. No i młodzież po raz pierwszy, bo to jest klasa pierwsza, zasadnicza, ogrodnicza, ma za zadanie właśnie wysadzić ten seler. No jak na razie, muszę powiedzieć, bez większych uwag, można byłoby taką pracę zaakordować, ale to w innych przypadkach. Dzisiaj chodzi o to, żeby młodzież wspomnieć pierwszy raz, a więc spokojnie, bez pośpiechu, zwracamy uwagę na jakość, a nie na ilość.